Boże. Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Ojciec Święty Franciszek wyszedł ze szpitala. Przez najbliższe dni będzie dochodził do zdrowia w Watykanie. Na sierpień ma już zaplanowane pielgrzymki apostolskie. Ojciec Święty Franciszek opuścił klinikę Gemelli na wózku inwalidzkim, pozdrawiając wszystkich, którzy zgromadzili się, aby go zobaczyć. Miejmy nadzieję, że szybko wyzdrowieje, ponieważ świat potrzebuje tak ważnej postaci. Przez 9 dni wielu wiernych przychodziło przed szpital, aby modlić się za niego. Jest papieżem wszystkich, przychodzi do biednych, zawsze ma słowo dla bogatych, ma słowo dla każdego i jest dla nas wielką pomocą duchową. Przed powrotem do Watykanu Ojciec Święty odwiedził papieską Bazylikę Matki Bożej Większej, gdzie modlił się przed głównym ołtarzem. Rehabilitację i wizyty kontrolne papież będzie kontynuował w Watykanie. Operacja przepukliny przeszła zgodnie z planem, poinformował lekarz, który go operował, Sergio Alfieri. Poprosiliśmy go, żeby trochę odpoczął, ale jestem pewien, że tym razem trochę nas wysłucha, bo ma przed sobą kilka ważnych zobowiązań, o czym nam osobiście powiedział. Lekarze potwierdzili, że papież może podróżować. Ojciec Święty ma już zaplanowaną pielgrzymkę do Portugalii na początku sierpnia. Kilka tygodni później uda się do Mongolii. W lipcu papież odpocznie na urlopie. Resort Zdrowia zainaugurował kampanię, która przypomni Polakom o tym, co zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Specjaliści wskazują, że często sami prosimy się o chorobę, gdy nadużywamy alkoholu albo sięgamy po papierosy. Nowoczesne metody leczenia i diagnostyki, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. To za mało, by pokonać nowotwór, gdy do lekarza zgłosimy się za późno. Problem jest powszechny i, jak wyjaśnia profesor Stanisław Guść, dotyczy większości pacjentów. 70% chorych, który trafia do leczenia onkologicznego, jest już w stadiu lokalnego zaawansowania i rozsiewu procesu nowotworowego. Często to moje wybory, styl życia narażają mnie na chorobę nowotworową. Pojawienie się raka ma wtedy związek z tym, co jem, co piję, czy jestem aktywny fizycznie. Moje zdrowie jest w moich rękach. O tym przypomnieć ma kampania pod hasłem Planuję długie życie. Nowotwory to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci. Odpowiedzią na to miała być Krajowa Sieć Onkologiczna. Za jej sprawą pojawił się koordynator, którego rolą jest prowadzenie pacjenta przez trudny okres choroby. Chcemy uzupełnić te działania Krajowej Sieci Onkologicznej o profilaktykę, o dużą akcję uświadamiającą, edukacyjną, która jest związana z profilaktyką chorób nowotworowych. Zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Spoty, jakie pojawiają się w kampanii, mają mieć mocny przekaz. Wskazują na ogromne zagrożenie związane z nadużywaniem alkoholu, co prowadzi do nowotworów wątroby i żołądka. Co więcej, wraz z pojawieniem się COVID-19 Polacy częściej sięgali nie tylko po alkohol, ale też papierosy. A to nowotwór płuc jest najbardziej śmiertelnym z nowotworów. W Polsce szacuje się, że około 1/4 zgonów nowotworowych związana jest właśnie z narażeniem na dym tytoniowy. Jest to czynnik w 100% modyfikowalny przez nas samych. Podkreślił doktor nauk o zdrowiu Paweł Koczkoda z Narodowego Instytutu Onkologii. Przypomina, że równie szkodliwe co palenie czynne jest palenie bierne. Materiały, jakie zostały przygotowane w ramach kampanii Planuje długie życie, pojawią się w telewizji, radiu, internecie, a także w kinach. Minister rodziny Marlena Maląg mówi o skutkach, jakie będą miały wypracowane w dialogu między rządem i Solidarnością regulacje w sprawie emerytur pomostowych. Do tej pory świadczenia takie jak emerytury pomostowe stawały się świadczeniami wygasającymi, gdyż prawo do nich miały osoby, które pracowały w warunkach szkodliwych do roku 1999. My ten zapis zmieniamy, a więc osoby, które w warunkach szkodliwych po tym roku pracują, również będą miały prawo do tej emerytury. Dziś emeryturę pomostową pobiera około 40 tysięcy Polaków. Są to przede wszystkim mężczyźni. Emeryturę pomostową mogą pobierać kobiety, które ukończyły 55 lat, mężczyźni 60 lat, a więc to otwarcie spowoduje, że jeżeli osoby pracują dzisiaj w warunkach szkodliwych, będą mogły z tych świadczeń skorzystać. Ponad 4,5 miliarda dolarów chce zainwestować w Polsce amerykański gigant technologiczny. Koncerny Intel wybuduje w okolicach Wrocławia zakład integracji i testowania półprzewodników.
Intel zdecydował się zainwestować w Polsce ze względu na dogodną infrastrukturę energetyczną, dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz koszty płac. W fabryce znajdzie pracę 2000 osób, kolejne 1000 miejsc pracy powstanie w firmach kooperujących. Pod Wrocławiem będą testowane i montowane półprzewodniki produkowane w Niemczech i Irlandii. Inwestycja ma zapewnić dostawy układów scalonych na starym kontynencie, gwarantując stabilny rozwój nowoczesnego przemysłu oraz produkcję cyfrowego sprzętu. COVID pokazał, że uzależnienie od jednych części świata może być do pewnego stopnia obarczone ogromnym ryzykiem. Chcemy współpracować, rzecz jasna, ze wszystkimi, ale cieszymy się w szczególności z zacementowania, utrwalenia współpracy transatlantyckiej. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Intel zdecydował się zainwestować w Polsce również ze względu na korzystne warunki stworzone przez rząd i samorządy. Rosjanie kolejny raz ostrzelali Kijów. Rakiety pojawiły się nad stolicą w dniu, w którym przybył do niej prezydent Republiki Południowej Afryki. To 478 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Siły powietrzne Ukrainy donoszą, że Rosjanie wystrzelili pocisk kalibr ze statków na Morzu Czarnym. W wielu regionach ogłoszono alarm powietrzny. Miejscowe władze zaapelowały do ludności o pozostanie w schronach. Podczas rosyjskiego ataku rakietowego zestrzelono w piątek nad Ukrainą 6 aerobalistycznych pocisków Kinżał oraz 6 pocisków manewrujących kalibr. Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę w czasie, kiedy na rozmowy z Wołodymirem Załęskim przybył prezydent Republiki Południowej Afryki. Wizyta jest elementem tzw. misji pokojowej. Prezydent RPA przybył na stację Nemiszajewe w obwodzie kijowskim, gdzie powitał go specjalny przedstawiciel Ukrainy do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu, ambasador Maksym Słupch i ambasador RPA na Ukrainie. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy mówi o największym ataku na Kijów od kilku tygodni. Władimir Putin buduje zaufanie, przeprowadzając największy od tygodni atak rakietowy na Kijów w czasie wizyty afrykańskich przywódców w naszej stolicy. Rosyjskie rakiety to wiadomość dla Afryki. Rosja chce więcej wojny, a nie pokoju. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że skutki rosyjskich ataków są minimalizowane przez obronę powietrzną. W Kijowie w dzielnicy Padu było słychać głośne wybuchy w wyniku działania obrony powietrznej obok stolicy. W ataku nie doszło do uszkodzenia obiektów czy budynków w Kijowie. Jutro przywódca Republiki Południowej Afryki ma udać się do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Na Ukrainie, po tym jak Moskwa wysadziła tamę w Nowej Kachowce, sprowadzając potężne zagrożenie dla tysięcy mieszkańców, rośnie obawa, że wróci do szantażu nuklearnego. Prezydent Wołodymyr Załański w wywiadzie dla NBC News przekonywał, że Rosjanie są zdolni do wysadzenia zaporowskiej elektrowni atomowej. To były informacje dnia. Dziękuję. Z Panem Bogiem.